Hej, cześć, dzień dobry, z tej strony Andec i witam was w ostatniej części z First Looka do The Sims 4 Psy i Koty. Jest ze mną oczywiście Wojtek. Jestem. I postanowiliśmy nagrać ostatnią część, żeby pokazać wam klinikę, jak ją kupić, co tam się wydarza, jakieś tam operacje, leczenie psów, zwierzaków, kotów i w ogóle. I postaramy się odwiedzić, że może cmentarz dla zwierzaków, bo wiemy, że coś takiego też istnieje. Dobra, także no to będzie co? Ciekawie będzie ciekawie. Widzę, że Amelia już wstała, słuchajcie. Więc Amelką sobie kupimy klinikę weterynaryjną. Oczywiście pula lotto została zwiększona nieco. Następuje zwolnienie blokady. Tak, mamy introwertyka, dobra. Aha, i przenosimy się na ekran od razu kupowania kliniki. No dobra. To jest to. Tak. Czy mogę kupić to? Możesz. Aha, czyli po prostu to jest do kupienia tak od razu, a gdybyśmy tego nie kupili, to by ktoś inny tam pracował, tak? Na takiej zasadzie? Czy jak to działa? Chyba tak. Nie jestem w 100% tak pewny, także... No dobra, no to zatwierdzamy. Zobaczymy, co nam z tego wyjdzie i jak się w ogóle zwierzaki leczy. Też jestem ciekaw, ale mam pewne podejrzenia, że może być bardzo podobnie jak z ludźmi, że będziesz diagnozował i tak dalej, i tak dalej. No pewnie tak. I wiecie co, i też z tego, co nam Gosia opowiadała, to klinika jest jakby troszkę połączeniem restauracji z zawodem lekarza. Z zawodem lekarza, tak, dokładnie. Fundusz rodziny. Aha, i musimy tutaj coś przelać. No sobie potwierdź jakąś... przelew. 10 tysięcy starczy. Tak? No dobra, i teraz tak. Klinika weterynaryjna, zarządzanie. Ale poza nie szczegóły, przejść do kolekcji zarządzania. Dobra, lekcje sobie zobaczymy może potem. O, i fajne jest to, że jesteśmy tylko tutaj jednym simem, więc niech on tutaj zadba o siebie. Jest coś takiego? Zadbaj tak, o siebie. Dobra, masz, niech on o siebie dba. I tu mamy oczywiście tą ikonkę tej kasy. A, czyli też zdobywamy gwiazdki, słuchaj. Jest zdobywanie gwiazdek. Obejrzyj podsumowanie zmiany. Pracownikami możemy zarządzać. I co? Możemy kogoś tutaj wynająć sobie? O, czarna z DBD. Tak. Amelia, no to jesteśmy my, ale to przepraszam, to ja mogę się sam wynająć? Chyba tak, możesz być chyba weterynarzem, czemu nie? A, czyli my się sami musimy jakby zatrudnić najpierw. Mhm. To jest no dobra, no to okej, okay, no to... Awansuj. Możemy się teraz awansować, naprawdę? No spróbuj. Czekajcie. Jak to czy wygląda logo weterynarza, Amelia, czy ty to widzisz? Sami się zatrudniliśmy, naprawdę? Pojawi się napisze, że tak szybko jak to możliwe, nie zapomnij siedzieć Ameli. No dobra, ale to jesteśmy my, halo. No my. Awans dla mnie, ja też... No dobra, no to co, czyli co, awansowaliśmy, tak? I pani Latario, dziękuję pani Latario. Tak, sami sobie dziękujemy. No czekajcie, wejdźmy tutaj, zobaczmy jak to w ogóle wygląda. Aha, i tą klinikę trzeba otworzyć przecież, aktualnie zamknięte, więc... No otwórz. Tutaj? Bo na dole masz Maciek, otwórz. Nie, poczekaj. Reklama. Słuchajcie, stać nas na to, więc dajmy platynowy pakiet. Zobaczmy. Tą weźmy. To jest bardzo fajne. Co myślisz? No to weź. Dobra. I otwieramy. Mhm. O, i był ten taki dźwięk jak w sklepie. No dobra. Fundusz lokalu, okej, no i teraz co? Musimy czekać na pierwszych pacjentów, prawda? To właśnie chcę, no. Blanko. Zmień strój. Nie ma go? Jak to? Chyba, że poczekaj, trzeba może to znaleźć jako... tu, o, proszę. O, nice. Ktoś przyszedł na pierwszego pacjenta. Spróbuj kogoś może zatrudnić jeszcze, zobacz czy możesz. Chyba nie możemy, Wojtek, dlatego że... Chcę cię tylko poinformować, że przyszła do ciebie twój sobowtór jako do pracy. Żartujesz? Nie, no jak? Więc ja myślę, że ją zwolni, bo tutaj coś musiało być nie halo. Tylko zatrudnij może inną osobę po prostu. Tak, czyli my możemy być weterynarzem i może być też weterynarz jakiś pomocnik, więc zaraz to zrobimy. Tak. Tylko czekajcie, bo jesteśmy głodni. Możemy coś tutaj zjeść w tej klinice, czy tak średnio? Pewnie jest gdzieś jakiś bufet, czy coś tutaj. Jest. Nie, to jest, czekaj, to jest zabiegowy jakiś. Tu jest bufecik mały. Czy mamy tu lodóweczkę, albo coś takiego? To nie jest bufet, Maciek. A nie, to nie jest faktycznie... O nie! Ekspres do kawy, te sprawy, prawda? No. Aha, one się teraz nawzajem nie cierpią. Doskonale, to teraz mamy ją w znajomych, czy nie? Czekajcie. Oczywiście, że... Tak. Serio? Okej. Okay. Jakieś dziwne bugi. Przyszedł pies.
przez ciebie. Jest tylko... tylko zatrudnij kogoś pierw, Maciek. Ale my jesteśmy głodni, Wojtek. Dobrze, spokojnie. Caliente. Tę czarną zatrudnij z DBD. Definitywnie. Ja wam, możesz ją awansować w sumie może. Chociaż nie, czekaj. Na razie niech sobie popracuje troszeczkę. Przywitajmy się z nim. Tylko popatrz, jesteśmy głodni. Ona tu nic nie zje. A czy mogę dostawić lodówkę w razie czego, aby jakoś przekąs... Tu jest automat teoretycznie. Tak, możesz normalnie tutaj modyfikować to, co jest... A ten ma też coś z łapkami, kotek. Otwórz. A tu nic nie ma? To się to jest kupuje? Lekomat w ogóle. A to jest lekomat. Hmm. Czekajcie, no przepraszam, ale ja muszę dostawić lodówkę. Niestety, ale trzeba to zrobić. Z jakimś jedzeniem albo z czymśkolwiek. Wiesz, żeby przekąskę chociaż zabrać, nie? Mhm. Nie piecz nic, na szybko. Kanapka z masą orzechowym. Jejku, ile osób, oho, no! Już przychodzą. Więcej opcji. Chyba, że poczekajcie, może... Znaczy, Maciek, coś... nie, ty musisz kliknąć na... na stół? Osobę, która przyszła z... Widzisz, masz takie gwiazdki, to o to chodzi. Mm-hmm. No i masz powitaj pacjenta ciepło. Powitajmy wszystkich ciepło, tylko najpierw zjedzmy, bo ona umiera z głodu i śmierdzi w ogóle. To śmierdzi. Kto? No Amelka, Wojtek. No niestety taki zawód. No niestety taki zawód. No witasz czy nie witasz? Chyba wita. Lecz pacjenta. A przecież, czemu ty przeklikujesz? Tam było napisane, co się dzieje z psem. Halo, aha, Maciek. Naprawdę? No. To poczekaj, ale tu jest, patrz, nasza pomoc pomaga. No ona tutaj leczy. A my idziemy do drugiego zabiegowego. Dobra. Odłożysz ten talerz, kobieto? Dziękuję. Dobra. Patrzcie, o nie, on jest taki biedny. Co możemy zrobić? Jak? Nie mogę nic kliknąć. No masz wynik badania, nieznany, więc teraz dopiero rozpoczynasz teraz badanie. Teraz ona sama będzie badała, dobra. Nie no, klikaj na badanie. Niego. Mhm. Obejrzyj kartę, nie. Może ja myślę, że skórę sierść pierw, bo tak śmierdzi też. I pysk też. O nie, patrz jak się, jak w ogóle, jaka reakcja, nie? To uspokój psa. Uspokój pacjenta, uspokój zwierzaka. Biedny. Mamy umiejętności weterynaryjne, ale super. Dobra, więc obejrzyj skórę sierść. Potem zobaczymy sobie pyszczek. Jak tam u naszej koleżanki idzie? Biedna kicia, też musi uspokoić, widzisz? O. O, Sherlock. Sherlock się odpala? Tak. My w pyszczku ma. Biedny. To Rosie jest, to jest ona. Niekontrolowany ślinotok. Tak, i jeszcze coś jedno, może czekaj, może temperaturę zobaczmy. No masz. Badanie. No, Amelka. Do boju. Przyrząd. No i co? Nieznane to jest. Może... A pokaż, co to jest na górze, to na czerwono, co tak mryga. To jest chyba... A, zestresowania, więc musisz go uspokoić teraz. Tak. Uspokój pacjenta, uspokajamy zwierzaka. Sosa. Spokojnie, biedaczku. Nie bój się. Nie bój się. Wszystko jest dobrze. Tutaj pan właściciel się niepokoi? Biedny. No. O, no widzisz. I teraz, jeszcze, teraz dawaj kolejne badania, bo to musimy po prostu, wiesz... Czekaj, zbadaj oczy, słuchaj serca. Może oddechu? Oczy. Albo oddechu? No dobra. Oczy to on ma chyba okej. Ta jest nieswoja, bo jest cała brudna. No przecież to jest kosmos. Panie, pan tu siądzie. Chyba mamy to. Chyba mamy to. Tak.
Łagodna odmiana odrażajki. Okej. Okay. Leczenie pacjenta. Sprejlik wydający pasożyty. Dobra. O, udało się! Choroba wyleczy... Ja, patrz Wojtek! Pięknie. Podejrzewam, że to będzie bardzo wciągające. Takie siedzenie w klinice i leczenie pacjentów. Myślę, że tak, jak najbardziej. Dobra, i teraz tak, tylko że... O! Spróbuj pogadać z tym kolesiem, bo zapłata czy coś? Dał nam kasę, 120. Dał nam już kasę? Aha. Tak, pokazało się. Nie, no jest okej chyba. Nie, dobra. On już skończyła gwiazdka, więc jest okej, dobra. Nie ma nikogo więcej? Pacjenta, no nie ma. To wiesz co, ja tu postaję prysznic. Tak. A sprawdź, czy nie ma tutaj jakiegoś piętra wyżej? Wiesz co? Też nie widać, nie. Jest dach, ewentualnie i w piwnicy nie ma nic. Dobra, postawimy na szybko. Czy tu jest pokój? Nie, tu wszystko. Tu jest łazienka, jest biuro, poczekaj. Łazienki. Tu jest łazienka, a to może do łazienki wstawimy prysznic, co? No, raczej tak. Tylko teraz tak, nie wiem czy... czy on tu się zmieści? A naprawdę? Nie ma żadnego prysznica, nic w tych rzeczy? No ja... Gdzie? Dziwne. Dobra, ten tak, kosz, czekajcie. Myślę, ten kosz, że tak. Usuniesz, no. O. Dobra, idź się wykąp. Szybko to zrobimy. I przyjmiemy kolejnego pacjenta. Na razie i tak nikt nie przyszedł, więc tak, wiesz. Tutaj się leczy. I czekajcie, zobaczymy, czy mam jakąś opinię. Liczba ocen 2. I mamy 200 simoleonów zarobionych. I mamy punkty bonusowe, poczekajcie. Dodatkowe patrz, możemy kogoś jeszcze wynająć w razie czego. No tak, no możesz mieć te 4 chyba osoby. To są te takie bonusy, jak w sklepie były kiedyś dostępne, że możemy mieć więcej pracowników, jakieś tam mniejsze kolejki. Weterynaryjny kitel, wow, fajne. Kurczę, to jest, widzę, to jest bardzo fajnie rozbudowane. Weź prysznic, ja wiem, że sobie coś jeszcze zjemy i tak na razie nikt nie idzie. Otwórz, nic nie mamy do no tak. Nie, to raczej tylko przekąski. Tak, coś na szybko, kanapka z serem i z szynką. Bo tak to jest całkiem okej. Okay. Tutaj zobaczmy, jak się leczy. Chyba już po leczeniu. Tak. A i to jest ocena gwiazdek? Ile nam da, czy... Najedź na nią. Najedź na simkę. Nie podoba mi się długi czas oczekiwania na wizytę. Czyli generalnie... O, ktoś idzie. Kończ ten prysznic. No to ten... O, ten z tym psiakiem. Zjem, znaczy ja chcę go, nie jest kanapki, zostaw. Poczekaj, musi się nad nim gwiazdka pojawić. A tak, bo on się musi zarejestrować najpierw, no przecież. Czyli to jest automat do rejestracji. Tak. O, jest. Dobra, powitaj ciepło pacjenta. Zapraszamy. Tylko, że widzę, że w tym swoim uniformie jest. Przebierz szybko. Myślę, że to się... Dobra. Morda wygląda ostatnio jakoś nieswojo. Czy może ją doktor przebadać? Oczywiście, że możemy. Panie pacjencie. O, mamy ptaszyska. Panie pacjencie. Idziemy. Nie wiem w ogóle, czy wiesz, ale te ptaszyska możesz na przykład przepędzić, przegonić tak? I tak dalej. No, najedź na nie i wybierz ten. Zobacz. Czekaj, damy na pauzę. Goń stado, przepędź stado. Fajnie. No. Dobra. Chodź piękny. Modra, jak powiedziałem, morda. Dobra, a najpierw ją uspokójmy. Nie bój się, spokojnie, będzie dobrze, Justin. Nic się nie przejmuj, naprawdę. Justin Bieber. O, mamy zdobyty nowy poziom, patrz. Fajnie, fajnie. O, ta idzie na prze... A co pani tu? Halo, my sobie to poradzimy. Nie ma nikogo nowego? Nie ma. No właśnie chyba nie ma. Dobra, lecz. Badanie. Może obejrzyjmy... Czekaj, może serce, co? Przede wszystkim u niego nie widać takich oznak... zewnętrznych na uszach, jakby, tak? Czy co? Chociaż teoretycznie może uszy, bo się w sumie drapał, ewentualnie właśnie sierść sprawdzić, to na pewno. Bo teraz chyba... O tak, tęczowa kupa.
Serio? No niestety. Chyba ktoś za dużo brokatu naje. Tak. O, szybkie bicie serca. Dobra, czyli dwie diagnozy są bardzo szybko postawione przez nas. I ja myślę, że... Temperaturę możemy sprawdzić jeszcze. Chyba tak, bo nie widać jakichś takich oznak zewnętrznych. Nie. I co? Nie temperatura. Uspokójmy go. Może pysk, Wojtek, bo w paszczy nic nie widzimy, chociaż... a oczy? No oczy też tak średnio, więc może ma coś z oczyma. Jest smutne po prostu. Byś postawił te ściany. Tak wiesz jak. Tak? O, no. Proszę bardzo. Zu lepiej. Ona jest nieswoja, bo już chce siku i kupę i wszystko. No niestety. Tęczową kupę. Oni tak wstają co sekundę. Nie, bo on się strasznie denerwuje. No i co? Mamy pyszczek, tak. Widzisz? Jej, dobra. Leżej, zaraz pójdziesz. Kup. Ciasteczko z lekarstwem, proszę bardzo. To jest ciasteczko z lekarstwem X. X. iPhone X. Tak. Ktoś nowy przyszedł, ale ona się już zajmuje chyba. Tak, chyba tak. To weź jej teraz szybciutko jeszcze zaznacz, żeby to... Chyba ewentualnie, wiesz co, możemy w sumie zakończyć dzień na dzisiaj, jeżeli chodzi o klinikę. I na przykład wybrać się do kliniki z naszym... Chociaż inaczej się da. Nam się nic nie da zrobić u naszych, bo są... jakby nie były potrzeb, nie miały potrzeb takich, wiesz? Mhm. Wyleczone, dobra. A spróbuj zobaczyć, pamiętasz, gdzie się robiło jakieś zamówienia, czy coś w tym stylu? Jakie zamówienia? No do sklepu, do lodówek i tak dalej. Nie wiem, czy czasem nie przez komputer. Nie przez komputer też mi się tak wydaje. Czekajcie, nie prysznic, tylko może idź siku. I zjeść tą kanapkę w końcu, bo ty się przecież, kobieto, zajedziesz nam tutaj. Gdzie jest te szybkie, Wojtek? Tu. I na komputer kliknij od razu i zobacz też, czy... A gdzie tu jest komputer? Tu. Zamów. Zamów. Kup lekarstwo, Lekarstwo? Nie, bo to jest lekarstwo zwykłe, takie wiesz. A w ustawieniach sklepu może? Ustawienia? Nie. Podsumowanie, tu są pracownicy, punkty bonusowe i tutaj... Wiesz, że nie wiem. A na lodówkę, na tą z lekami, jak klikniesz? Bo ja pamiętam, że Gosia mówiła, że są jakieś właśnie te, że możesz postarzyć i tak dalej, i tak dalej. Tu mamy stół operacyjny. To jest badanie krwi. Czyli tutaj też są poważniejsze rzeczy niż tylko takie na tym jednym stoliku. Może Wojtek dlatego tak też jest, bo jesteśmy jeszcze jakby na początku naszej drogi zawodowej, no nie? Pewnie tak. A tu na przykład? Mogę tylko otworzyć. Nie, wydaje mi się, że gdzieś się powinno dać zamówić jakieś rzeczy, bo... Też mi się tak wydaje, że jest taka opcja. Chyba, że faktycznie jest tak, jak mówię, że trzeba odwiedzić klinikę samemu. No może. Może ona wtedy będzie bardziej zaopatrzona, tylko że teraz w sumie klinika jest już nasza, więc jeżeli się wybierzemy naszym SIM-em, no to raczej... To będzie jako dzień pracy po prostu, jeżeli... Ale patrz, tak. Oceny nam wzrastają, widzisz? No tak, no im więcej ocen, tym lepiej. Super. Dobra, my tutaj sobie jemy. Chyba się Amelka czuje całkiem dobrze. No jest Knapka okay. Załatwiła sprawę. Jest godzina 17, więc w sumie ham, powinniśmy powoli kończyć tego, jakby ten dzień pracy. Mhm. I wybierzemy się może, Wojtek, jeszcze na ten cmentarz. No i do latarni dla psiaków. Jeszcze. I do latarni, tak. Zevermore. Także szczerze powiedziawszy, całkiem spoko ta praca w miarę wygląda. Tak, też mi się strasznie podoba. Generalnie wiem, że na live'ach spędzimy tu wiele czasu jako kariera weterynarza, bo chciałbym ją sobie też wymaksować gdzieś tam. Jestem też ciekawy właśnie, ile będzie umiejętności weterynaryjnych, że tak to nazwę. Mamy dwa poziomy, ale ciekawe dwa poziomy z ilu? Z 10? No, czy na z 5? No raczej tak, bo wszystkie te akurat u dorosłego to chyba wszystkie są na 10. Ktoś idzie z psem. Zamyka ich klinikę. Dobra. Obsłużenie klienci 5, godzin 10, leczenie, należne wynagrodzenie, koszty... Aha, czyli na czysto mamy 343. Spoko. I ocena klientów jest... Czas oczekiwania, mocne strony, patch, czyli jest ok. Halo, Wojtek. No jest ok.
No nic nie mówię, że do ciebie mówię, a ty po prostu jakby ciebie nie było. Okej. Dobra. No to co? To myślę, że na mapę. Czy nie, do domu. Do domu, po prostu do domu. Chodź. Chodź, Amelka. Czy halo, to my! To jest nasz Bartek. No. Jako klient, naprawdę? Z Angelą. Z Angelą, co się jej jest pewnie. No ale teraz właśnie jest ciekawe, czy jak wrócisz, to Angela będzie zdrowa. Zobaczymy. Nie. No, w sumie. O, Angelika. Angela, Marie. Aha, i tu mamy cały czas tą klinikę. Czy jak ja sobie to otworzę, to mnie tam od razu przeniesie pewnie, nie? Szczerze nie wiem. Czekaj, i teraz spróbujmy do tej latarni popłynąć. To jest tutaj. Tak. Myślę, że dobra. Nie bierz zwierzaków, weź po prostu, wiesz... Bartka. Chyba z Bartkiem i ten. I pokażemy wam scenę miłosną. Jeżeli tak. Się uda oczywiście, bo oni są małżeństwem, ale wiecie, nie mieli jakichś tam specjalnych interakcji. My też tutaj nie graliśmy prywatnie, bo takie właśnie prywatne rozgrywki, bardziej live'owej niż prywatnej, jest inna postać. Kto był na live'ie w czwartek, to wie. Myślę, że live'y się, to będzie, wiecie, taka bardziej seria live'owa i live'y się będą pojawiały, myślę, że dość regularnie przez najbliższe tygodnie ze zwierzaków. Dokładnie. I zarówno u mnie, jak i u Wojtka i pewnie też u Gosi. Bo to takie, wiecie... Aciek. Bardzo się wkręciliśmy. Co? Przyspiesz czas pewnie. Nie, małe cięcie. Małe cięcie? No. Dobra, robimy cięcie. I jesteśmy po krótkim cięciu, także lecimy do latarni morskiej. Państwo, latario do latarni akurat. Latarnio, lantario. Dobra, jedziemy. Zobaczymy jak to... Spodziewałem się, że będziemy gdzieś tą łódką płynąć. Kurczę, szkoda. Znaczy, no umówmy się. Przełączanie pomiędzy parcelami w The Sims 4 jest takie, jak jest, więc... Tak, no... O, dobra, są razem. Nic nie zrobimy. O, wiesz, jeszcze co? Ta kotwica z First Looka. Tak. Jest. Czekajcie, może, słuchajcie, może najpierw spróbujmy ich tak bardziej do siebie zbliżyć. O, nie trzeba. No, sami się zbliżą. Sami się do siebie zbliżą. Uwaga, uwaga. Jacy w ogóle podekscytowani, czy ty to widzisz? Latarnio. Do latarni. Lantario. Tak. Jakie biegną. Oni już biegną w konkretnym celu. Tak. O nie, ja Wojtek czuję, że za chwilę kichnę. O nie, kichaj. Kicham. Nie, na zdrowie. Dziękuję wszystkim, którzy napisali na zdrowie w komentarzach. Buziaki. Pięknie. A potem ludziom uszy słuchawek wyjdą. Tak. No, starałem się odwrócić. No co zrobię? No co? Uwaga, wchodzimy. Szybko im to... O! Jakie widoki. Ej, ładne to. I co? Tu coś się będzie wydarzy? Nie wierzę. Patrz na to! Ej, to jest czat. Latarnia wariuje, słuchajcie. Dobrze, że takich znaków serc nie zostawia na niebie, nie? Tak, ale... Jak to wygląda śmiesznie? Coś mi się podłączyło i coś mi się odłączyło. O nie! Dobra. Słuchajcie, nie wiem, co się stało. Przez chwilę się chyba nie nagrywało coś, Wojtek, co mi się wydaje. Nie wiem. Bo było wyszerzone tutaj. Słuchajcie, ja to potem zobaczę i się okaże, co tam się wydarzyło. A patrz w ogóle, jak ta woda się fajnie o klify rozbija. Jest cudownie. Wow. Ej, w ogóle to wiesz co? Tutaj na tej wyspie by się fajnie mieszkało w takim pałacu, tylko trzeba byłoby to muzeum zniszczyć. I wracamy po kolejnym cięciu, bo mi program do nagrywania się wywalił, także to będzie najbardziej pocięty first look ever. Dobra. I co? Spróbujemy, Wojtek, teraz może pójść na ten cmentarz psi, bo w sumie jest godzina 21. Tak, tam jeszcze jedną parcelę tutaj właśnie. Także... No tutaj to jest muzeum, no wydaje mi się, że... Tak, tylko gdzie on jest? Poczekaj, tak. Park Pieski. Gdzie jest ten cmentarz? No to musi być w którymś z tych parków. To chyba jest w parku. Tak mi się wydaje. Tutaj? Nie, czekaj. Tu jak masz park, jest chyba jakiś cmentarz. Tak mi się wydaje. To. Nie, to niżej. To? No. Ja go tutaj postawiłem. Wydaje mi się, że w którymś z parków by to było.
No to czekaj, klikniemy tu, niech sobie pójdą już razem. Zobaczymy. Albo nie, sama pójdzie. O, proszę bardzo. I już. No, wczytuj ładnie. Ja ten park tutaj postawiłem, który tutaj stał, Wojtek. Także nie wiem, czy to jest ten park. Aha, bo ty ten park postawiłeś. Bo tam nic nie było, tam było puste. Aha, no to widzisz, nie wiedziałem. Jeszcze nie znam tego. To nie jest. Tutaj chyba raczej... Wiesz co? Cofnij sobie troszeczkę i rozejrzyj się, czy może gdzieś tutaj po tych lokacjach gdzieś nie ma jakichś właśnie nagrobków czy czegoś, bo ja właśnie nie wiem, czy to jest na parceli, czy to jest gdzieś jakby poza parcelą. Bo tutaj masz pełne pole do poczekajcie, popisu. A może wejdźmy do mapy jeszcze raz? Tutaj nie możemy. Wyspa Martwych Traw. Zatoczka. Tu jest nasz dom. Tu mamy ten klub. Tu jest to stało. Tu jest klinika, tu jest biblioteka, bo to też była pusta parcela. I tu mamy dom codzienny. Kurczę, może tu? No jak myślisz? Bo w sumie Gosia mówiła o tym właśnie, że o północy tam właśnie wychodzą duchy zwierzaków i że są jakieś tam też interakcje dostępne z nimi, ale Wojtek, nie ma tego. Znaczy, bo ten, ty mówiłem ci, ten cmentarz pewnie jest gdzieś poza parcelami, on jest w otoczeniu. Tu możemy, słuchajcie, jest taka budka, w której możemy kupić różne rzeczory dla naszych milusińskich, wiecie, jakaś karma, smakołyki. Gosia też mówiła o rybie, z tego co Wojtek pamiętam chyba, prawda? Tak, ale ryba jest w porcie. Tam jest taka budka, bo jest kilka budek. Tak, jest kilka budek, dokładnie. Tak. Nie, tutaj nie ma nic, zobacz. To wiesz co? Ja nie mam bladego pojęcia, gdzie ten cmentarz. Wydaje mi się, że on jest albo na tym wcześniejszym, którym byliśmy, tylko że się niepotrzebnie wcześniej wyszedł, albo jest na tej normalnie, gdzie nasi mieszkają, gdzieś w okolicy może. I tak po prostu będziemy mogli sobie przejść, myślisz? No właśnie nie wiem, bo nie widać go tutaj jakoś za bardzo nigdzie na obrazku. No musi gdzieś na pewno być. Na pewno nie ma go na górze, to tego jesteśmy pewni i na wyspie też nie chyba ma. Że gdzieś na wyspie faktycznie ty. Ale, nie, ale przecież przeglądaliśmy ją i tam nie za bardzo, chociaż Wyspa Martwych Traw. Czekajcie. No dobra, to spróbuj. No wiecie, to jest taka metoda prób i błędów tak naprawdę, no ale postaramy się to gdzieś jakoś pokazać. Gdzieś na pewno musi być, bo wiele osób o tym mówiło nam. Także, no zaraz się przekonamy, poczekaj. Pauza. Nie, tu chyba nie ma. A jest, nie, jest. Jest. Czyli jednak jest na wyspie. Takie dobra, mauzoleum. Idziemy. Czyli jednak tutaj, popatrz. I tutaj właśnie masz te takie nagrobki zwierząt, to są te takie kostki. Patrz, ale jakiś... fajnie tu. O, nie można plewić nawet. Plewić. Ale zobacz, możesz na przykład na niektóre nagrobki kliknąć. Czytam sobie epitafium, no. Pamiętam, że w The Sims 3 było coś takiego, że można było na cmentarzach do jakichś katakumb wejść chyba? Jakieś grobowce zwiedzać? Było coś takiego. Tutaj chyba nie mamy takiej możliwości. Chociaż... Co tam jest? Nic nie ma. No jak? No po co to jest? Halo. O, patrz, idzie duch kota. Duch kota idzie. Halo. Spokojnie. Koci duch. Koci miętka. Mamy. Czekaj, spróbujemy. Jak on się nazywa? Naprawdę możemy mieć interakcję z duchem kota? No możemy, no z duchem normalnym też możemy. Ale... I z tego też, co Gosia mówiła, jak wyjdzie, udasz się do weterynarza, tylko że chyba właśnie do tej kliniki czystej. Zobacz! Wtedy będzie możliwość ożywienia też chyba zwierzaku, bo będzie można kupić jakiś batonik ambrozji? Jakoś tak Gosia mówiła. Czy ten kot do nas właśnie pełznie? Perła, seniorka. Wojtek! Ej, nie możemy nic, patrz. Znaczy, teoretycznie możemy, ale chyba nie są zbyt chętni. Wiesz co, ja myślę, że chyba chyba się Simka zbadżyła? Myślisz? A daj czas... A nie, nie zbadżyła się. No to spróbuj jeszcze raz coś ogarnąć. No. Panie kot,
Średnio patrz. No właśnie. Ja nie wierzę. Ciekawe. On nawet miauczy. No tak. Nie, Maciek, wydaje mi się, że to albo jeszcze nie. Słuchajcie, prawda jest taka, że my gramy też jakby przed premierą. Tak, tak, tak. Jest wczesny dostęp. Możliwe też, że są jakieś bugi i problemy, ale oni to na pewno szybko załatają, także tutaj nie będzie problemu, więc... Jeszcze nie przyda epitafium i będziemy wracać do domku. Uh-huh. Sprężyna, pomocnik kapitana, dzielny marynarz poległy na morzu. Omen scanes ad calum ibunt. Bunt. O i ja. Bunt. I bunt. Tedzio, on tu z nami jest? Aha, ten na latarni łazi, nie? To damo. Ona rzuciła a do domu. Ona daje dźwięk właśnie, ta latarnia. Dobra. No i oczywiście ekran wczytywania. Tak. Halo Sims. Wciśnij F4, aby otworzyć galerię, Wojtku. Nie ukrywam, że czasem podpowiedzi są trafione, bo nie zawsze wszystko wiem, co zrobić, tak, no nie? Tak, dokładnie. Także, o, i patrzcie, nawet miałem tam z daleka tą latarnię, widzimy przez jakieś tam mgły i w ogóle, no, nie? Myślę, że jak podjedziesz bliżej, to będzie chyba widać troszkę chociaż. Wiesz co, chyba jest takie niebo, że nie dzisiaj w nocy. Nie dzisiaj w nocy. Słuchajcie, także to by było na tyle z First Looków. Pokazaliśmy wam dzisiaj klinikę, cmentarz, park też przez chwilkę. No i co? Generalnie dodatek oceniamy na bardzo pozytywny. Naprawdę, moim zdaniem, EA się spisało na medal. Halo, Wojtek. A, to ty się też mnie pytasz. Myślałem, że jeszcze coś będziesz kontynuować. Nie, naprawdę, jest spoko, zwierzęta dodają dużo. Co prawda, owszem, nie możemy nimi sterować. Są ograniczenia pewne, ale moim zdaniem na dłuższą metę jak najbardziej. Troszkę, wiecie, tak. Więcej takiego czegoś jest dodane właśnie teraz do Simsów, więc czworonogi się pamiętają pod nogami. Tak. Możemy z nimi robić właśnie sztuczki, jakieś tam pewnie pokazy, z tego co się mogę domyślać. Jest latarnia morska, są przepiękne widoki, miasto jest genialne. I wiele osób też się pytało, czy polecamy dodatek. Szczerze? Bardzo. Moim zdaniem jest to najlepszy dodatek, który wyszedł do The Sims 4 jak na razie. Tak. Także być rodzicem i właśnie zwierzaki, no są strasznie genialne i szczerze, bardzo, ale to bardzo nie mogę się doczekać, aż jeszcze dodadzą 4 pory roku. I wtedy już będę na maksa miód malina szczęśliwy. Myślę, że Wojtek też. Jak najbardziej. Także co, my się żegnamy z rodziną Latario. Na lewiach jest inna rodzinka, są tam 2 psy, 1 kociak, gram Wojtka kotem, także... Zapraszam serdecznie do mnie na live, do Wojtka z The Sims 4 na live, do Gosi. No i co, żegnamy się z wami na dzisiaj. Tak. Także dziękuję, że byliście z nami przez te 3 części First Looka i słyszymy się w innych materiałach. Także trzymajcie się, cześć i do zobaczenia. Pa, pa! Pa.